Dzień dobry Państwu. Nazywam się Ewa Korser i jestem prezesem Stowarzyszenia Chester and Borders Polish Society, którego głównym celem jest promocja polskiego dziedzictwa, polskiej kultury i języka. Już od prawie 10 lat działamy w Chester i z niecierpliwością czekamy na tegoroczne obchody Dni Dziedzictwa Polskiego w Wielkiej Brytanii, Polish Heritage Days, które będą organizowane wkrótce 13 maja 2023 roku. Celem Polish Heritage Days jest przede wszystkim zintegrowanie się polskiej społeczności z innymi społecznościami żyjącymi na terenie Wielkiej Brytanii, nie tylko na poziomie lokalnym, ale również na poziomie narodowym. I chcemy podzielić się przede wszystkim naszą kulturą, naszym ogromnym dziedzictwem i oczywiście naszą polską gościnnością. Chcemy również pokazać nas, Polaków, jako naród otwarty i tolerancyjny. To wydarzenie, PhD, Polish Heritage Days, jest organizowane pod patronatem ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie, który zachęca wszelkie organizacje brytyjskie, organizacje polskie, polskie sobotnie szkoły, parafie do aktywnego uczestnictwa w tych obchodach. Projekt Polish Heritage Days odbywa się tradycyjnie w miesiącu maju i takim symbolicznym startem jest świętowanie Konstytucji Polskiej 3 maja, która została ustalona w 1791 roku. Pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie po Stanach Zjednoczonych i stała się ona takim symbolem wolności i symbolem jedności. Czyli mamy 3 maja, mamy również 2 maja, który jest dniem, nie tylko dniem flagi polskiej, ale również dniem Polonii i Polaków za granicą. Oficjalnym symbolem Dni Dziedzictwa Polskiego jest biało-czerwona szachownica, która była symbolem pilotów, polskich pilotów walczących w bitwie o Wielką Brytanię. I stała się dzięki staraniom polskiej ambasady takim nieoficjalnym symbolem Polaków zamieszkujących w Wielkiej Brytanii. W tym roku już po raz 7 będziemy obchodzić Dni Dziedzictwa Polskiego w Wielkiej Brytanii. Ta inicjatywa cieszy się wielką popularnością. Wiele organizacji, ponad 100 organizacji w zeszłych latach organizowało różne imprezy. Tak jak wspomniałam wcześniej, tym głównym celem jest zjednoczenie się z lokalną społecznością, ale również jest pokazanie polskiego wkładu w życie kulturalne, w życie społeczne i gospodarcze Wielkiej Brytanii. Pokazanie polonijnej solidarności, a także naszych wspólnych między polską a społecznością, polską a brytyjską społecznością, pokazanie naszych wspólnych wartości. Jak co roku mamy motyw przewodni i w tym roku motywem przewodnim polskich PhD będzie współpraca polsko-brytyjska przy złamaniu szyfru Enigmy. I w związku z tym będziemy obchodzić 80-lecie przybycia polskich kryptologów Mariana Rejewskiego i Henryka Zygalskiego do Zjednoczonego Królestwa. Ja niezmiernie się cieszę, że w tym roku moje stowarzyszenie będzie obchodzić Polish Heritage Days wraz z innymi organizacjami, z polskimi sobotnimi szkołami w Chester i we Wrexham, a także z Polish Support and Integration Center we Wrexham. Wspólnie spotkamy się w katedrze w Chester 13 maja. Chester and Border Polish Society przygotowało bardzo ciekawy program prezentujący polską tradycję, polskie dziedzictwo. Dzieci z polskich szkół przedstawią tańce ludowe, nie zabraknie polskich smakołyków i wiele atrakcji, a przede wszystkim będzie do złamania szyfry atrakcje przygotowane przez Chester and Border Polish Society. Zapraszam serdecznie i mam nadzieję, że będą Państwo łączyć się z nami w świętowaniu Dni Dziedzictwa Polskiego w Wielkiej Brytanii. Dziękuję bardzo.